Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik stracicella. Mam tutaj formę wyłożoną folią spożywczą i mam podłużne biszkopty. Biszkopty nasączę mlekiem z cukrem. Mam tutaj pół szklaneczki mleka i dwie łyżki cukru. I biszkopty nasączę. Ale w międzyczasie mam rozgrzaną patelnię i na tą patelnię wrzucę migdały, aby te migdały przyrumienić na suchej patelni. Migdały się będą rumieniły, a ja tymczasem nasączę biszkopty. Biszkopty należy nasączyć dokładnie. Ja już mam je ułożone, jest to łatwiej, bo można zanurzać bezpośrednio, ale to jest bardziej utrudnione ułożenie w formie. Ja już mam formę dokładnie wyłożoną, więc należy tylko te biszkopty nasączyć. Następnie zetrę czekoladę i zagęścimy to żelatyną. Żelatynę, już tutaj gotuję wodę i żelatynę, mam tutaj 4 łyżeczki żelatyny i tą żelatynę zaleję wrzącą wodą, małą ilością i następnie dodam do śmietany i do serka. Czekoladę również należy zetrzeć. W migdałach trzeba pamiętać, aby się nie przypaliły, aby się równomiernie na tej suchej patelni przyrumieniły. Teraz będę ścierać czekoladę, ale widzę, że już mi się tu gotuje woda. Kilka łyżek. Ja tak robię 3-4 łyżki. Zasypuję, zalewam i bardzo dokładnie rozmieszam. Bardzo dokładnie. To musi być rozmieszane bardzo dokładnie. Ale ja tymczasem muszę pomieszać migdały, bo one już mi się tu ładnie rumienią. Migdały można sobie szybciej przygotować i później tylko gotowymi posypać. Ale ja chciałam Państwu pokazać, jak należy rumienić migdały na suchej patelni. Żelatynę już mam rozmieszaną. Za chwileczkę rozmieszam jeszcze. O, i tak oto wyglądają nasze przyrumienione na suchej patelni migdały. Ja je wyłączam i one jeszcze zostaną na tej suchej patelni. One są zrumienione na złoty kolor. Żelatynę mam rozmieszaną, jeszcze ją tutaj. A teraz należy zmielić czekoladę. Tą czekoladę też muszę zmielić do miseczki. Można to sobie też przygotować szybciej i zmielić, ale ja tak chciałam, aby to było zrobione wszystko na bieżąco, ale wszystko można sobie przygotować i zmielić. Mam jeszcze następne kostki i ta czekolada. To jest sernik stracicella, jest on smaczny, ładnie wygląda. Ja miałam 10 deko czekolady, pół litra śmietany i miałam jeden serek mascarpone. Tutaj mam 4 łyżeczki żelatyny i 3 łyżki cukru. I te składniki razem wymieszam. Ale na razie muszę pomielić czekoladę. Czekoladę rzecz gustu, ja mam mleczną, ale niektórzy wolą deserową, ale ja w tym przypadku lubię mleczną. Muszę sobie poprawić, bo niekiedy też, no teraz będzie lepiej. I czekoladę zaraz będę miała zmieloną. Tak, czekoladę mam zmieloną. I tu teraz one ładnie się zrumieniły, te nasze migdałki pokrojone. A teraz będę
ubijała. Żelatynę mam bardzo ładnie rozmieszaną. Widać nawet, jak jest ładnie rozmieszana. I teraz będę ubijać śmietanę. Śmietanę już mam ubitą. Należy dolać żelatynę i dokładnie wymieszać. I teraz dołożymy pozostałe składniki. Śmietanę mam ubitą, połączoną z żelatyną. A teraz następne składniki. Będzie to czekolada i serek mascarpone. I masę należy dokładnie wymieszać. Ja to sobie pomogę robotem. Będzie mi łatwiej. A tak bym się namęczyła, a tak robotem, to mi to pójdzie o wiele sprawniej. I oto masa już jest połączona. Należy ją wyłożyć na przygotowane biszkopty. Biszkopty mam nasączone, formę przygotowaną i teraz należy to wyłożyć i wyrównać. Masę równomiernie rozprowadzam po całej powierzchni. I dam do lodówki na 2 godziny. Można też, oj, to mi wyszło. Można też sernik zaraz ozdobić, a można po wyjęciu. Ja obsypię go moimi migdałkami i czekoladą. Muszę sobie to dokładnie wyrównać całą powierzchnię, by nasza powierzchnia była równiutka. Już mam. Tak. I teraz nasze przysmażone na suchej patelni migdałki. Ja sobie tu zrobię taki obwód dookoła. To mi już będzie niepotrzebne. Mi przeszkadza. To rzecz gustu. Jeżeli ktoś lubi migdałki, można posypać obficie. Jeżeli nie, można posypać tylko startą czekoladą i też będzie dobrze. Ja akurat w tym przypadku bardzo lubię migdałki. Migdałki podkreślają smak naszego sernika i też ładnie wyglądają. I tu już mam. I teraz może jeszcze obsypię czekoladą. Czekoladę ścieram. I obsypujemy według gustu, uznania, następną warstwę, to będzie starta czekolada. Oto sernik stracitella. Życzę smacznego i zapraszam na mój kanał.